pani Karliku, bo wszystko w Polsce drożeje. Na szczęście pogoda, mamy za darmo. No to, prawda, ale chcecie, coś dla was mam. Dumie? Nie. Co to jest? Robota dla waszego chopa. Ja? Security oficer. Ale czy on się będzie nadawał? Dzień dobry. Dobry Zbyszek. Cześć, Andzian. Cześć. Prosto z Warszawy. Tak, ja? Prosto z Warszawy na dobry śląski handelek. No co tam miłego słychać, ty drogie panie? Ty się wyobraź, pani Karlikowo znalazła robota dla Bercika. Naprawdę? Tak. A jaką? Security officer. No, czy tylko Bercik się będzie nadawał? Na pewno, to sprawdziła ten security, to jest stróż nocny, nie? I no po angielsku. Aha. Bercik będzie robił na budowie w Katowicach. No. To nawet nie taki zły pomysł. Pokaż. Nie, chyba mu się będzie podobało. Praca od zaraz. O, 24 godziny pracy, 48 godzin przebyt. To Bercik lubi trochę odpoczywać. Pani Karlikowa, to bardzo miło z pani strony, że pani szuka pracę Bercikowi. No to bardzo miło. Wiecie, jak Josia szukała. Jak i Josia nachodziła. Wiecie, jak troszkę trudno znaleźć jako robota. No tak? Ale jednego ja nie rozumiem, pani Karlikowo. Z jakiej racji pani szuka roboty mojemu mężowi? Oj, Andzie, no co ty się tak pytasz? A może pani Karlikowa już polubiła Bercika, prawda? Co ja? Tego głupola? Nigdy, przenigdy, nigdy w życiu. Po moim trupie. Ale... Teraz to ja już nic nie rozumiem. Ja też. No to ja wam wytłumaczę, ja? Jak Bercik nie ma roboty, nie? No. To cały dzień siedzi w domu, nie? A ja mieszkam piętro nad wami. Rozumiecie teraz, ja? Nie za bardzo. A ja chyba tak. No i co? Wczoraj cały dzień jakieś takie łomoty. A, to ja wiem. Zbyszek, to on naprawiał wczoraj pralkę. Bercik naprawiał pralkę? Tak, zwykle wiesz, siekierą. Aha. A przedwczoraj to takie wycie i takie tupanie. Ach ja, to tańcował flamenko. No tak. A 3 dni temu ludzie, jak on się darł, jak on piszczał, jakby go żywcem w to przypiekło. Oj, pani Karlikowa pewnie oglądał mecz. Katowice grały z Chorzowem. Fatalna porażka, fatalna. Ludzie błagą was, niech on idzie do jakiej roboty. No ale dzisiaj jest cicho, nic się nie dzieje. Spokojnie. Pani Karlikowo, ja bardzo panią przepraszam za mojego męża. Zróbcie coś, niech on idzie do roboty. Niech się pani nie martwi. Zamknij się, bo cię słychać w całej kamienicy. Słuchajcie, Andzia, co ja wymyślił? Genialny pomysł. Puda do roboty. Ja? Naprawdę? Do jakiej Ikai? Postanowił, że zostać śpiewokiem operowym. Wyda sławny. La donna mobile, la donna mobile. Nie, nie wytrzyma, Josie. Musiała wrócić. Pani Andziu, panie Zbyszku, nie możecie go uspokoić. Nie. Karlikowo, co? Słuchajcie, ja będę śpiewokiem operowym. Ja będę koncertował po całym świecie. Nie, Bercik, ty wyjeżdżasz. No nie tak zaraz. Na razie muszę tak ze 2-3 lata potrenować w domu. Ale jak już się wyćwicza, będę Bercik Carreras. Bercik Pavarotti, Bercico Domingo. La donna mobile, la donna mobile. I ty chcesz, żeby on został takim normalnym, zwykłym, nocnym stróżem, tak? No, Bercik, a dlaczego nie? Praca bardzo miła, spokojna. Siedzisz sobie na budowie i nic nie robisz. A jak przyjdą złodzieje? Oj, Bercik, jak przyjdą złodzieje, no to zamknij się dobrze w tej swojej kanciapie i poczekasz, aż pójdą. Nie wiem, czy mi się to podoba. A dlaczego nie chcesz spróbować? Ty nie rozumiesz, że do mnie to by była degradacja? Jak to? No jak to jak? Ja przed chwilą jeszcze, no parę minut temu, to ja był wielką gwiazdą opery. Największe teatry świata. La Scala, Carnegie Hall. Ty, Bercik, a skąd ty znasz takie nazwy, co? W telewizorze, że słyszą. I ty chcesz,
żeby ją pociepnął z syna, ja? I zajął się pilnowaniem jakiejś durnej gorolskiej budowy. Wiesz, to nie durna budowa, tylko jakaś amerykańska. Słuchaj. Tu są nasze rachunki. Patrz. Za woda, za prąd, za światło, za telefon. Ja już nie mam więcej pieniędzy. I słuchaj, Ino. Oddaj mi ta stuba, co żeś pożyczył ode mnie przedwczoraj na 2 godziny. Stuba? Jaką stuba? Bo wiesz, są różne stuby, nie? Zbyszek, trzymaj mnie, bo zaraz go znokautuję. Andzia, no to przestań, no, bo co ci jakoś głupio stuba idzie? Dziołcha, ją zaśpiewą jedna aria i będziemy mieli na wszystko, na prąd, na gaz, styknie, no, potun. Ladon na mobile, ladon na mobile. Wiesz co, Zbyszek, czasem mam ochotę go klupnąć w ta głupiogowa. Się znalazł. Bo czego? Bercik, ja cię proszę, weź ta robota. Tego śpiewaka operowego. Nie, tego stróża nocnego. To ja już wolę być lepiej prezesem banku. Co? Przecież ty nigdy w życiu nie będziesz prezesem banku. A skąd wiesz? Przecież jeszcze nawet nie próbował. Pewnie, że nie, bo to nie jest łatwy. Ach, Andzia, do chcącego nic trudnego. No, a śpij. Panie prezesie, przyszły kandydatki na sekretarkę. Mam prosić? Prosić, prosić. Jarunia, jak to się zapolo? Tu chyba trzeba uciąć jakiś koniec. O. Panie prezesie. O, witam kandydatki. Witam, witam. Zaraz sprawdzimy wasze kwalifikacje. No. O, widzę, tu są piękne kwalifikacje. O, tu troszkę tak wyższe kwalifikacje, ale też całkiem, całkiem, no. O, a pani, jako pani wykształcono. No. O, ale tu widzę wyjątkowo wielkie kwalifikacje. O co chodzi, panie prezesie? Jeronie, Andzia, bo wiesz co, bo ja szukam sekretarki i ją w tej chwili sprawdzą kwalifikacje poszczególnych kandydatek. Ale przecież ty już nie musisz sprawdzać. Przecież ty wiesz, że ja mam największe kwalifikacje. Aha, no, no tak, wiem, ale wiesz, twoje kwalifikacje to ja już znam. Dlatego ja bym chciał teraz dokładnie sprawdzić pozostałe kwalifikacje. No, no, no. Andzia, nie, Andzia, Andzia, co ty robisz? Nie, Andzia, Zbyszek! Byszek na pomoc! Byszek na pomoc! Ryszek na pomoc! Byszek, pomocy! Andzia, co tu się dzieje? A jo, jest prezes, Andzia! Becik. Jak ty traktujesz prezesa? Becik, wstawaj, wstawaj, Becik! Widziałeś, prezes szaleje, o! Becik! Co? Wstawaj! Co? Nie, dajcie jej spokój, Ojda. Dokąd? Do sekretarek. Mają bardzo obiecujące kwalifikacje. Ja ci dum do sekretarek. No, no, Andzia, zostaw go. No bądź się już w tej chwili, bądź się. No nie, nawet prezesowi pospać nie dadzą. Andzia, Andzia, może już teraz będzie spał. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Becik, ale wracając do tej wczorajszej rozmowy, no co ci szkodzi, żebyś trochę popracował, no? Zrozum, będąc stróżem też mógłbyś sobie poćwiczyć te śpiewanie. A ty nie rozumiesz, że mnie taka robota upokarzy. Hop, ja się czuję stworzony do wyższych celów. No to poszukaj sobie jakiejś nowej pracy. A po co? O, ja mam ludzikę, że za mnie szukają roboty. Ty sobie wybij z głowy, że ona ci znajdzie nową pracę. Bercik. Dzień dobry, pani Karolina. Dzień dobry, Berciku. Znowu ci nową robota. Niemożliwe. Jako? Bardzo dobro. Sam roz dla ciebie. Robił wesołe miasteczko. Pani Kamykowo, to pani ma teraz wesołe miasteczko. Nie,
no jeden mój znajomy zainwestował w rozrywka. Pani Garlikowa, a co będzie robił Bercik? Wszystko, że wymyśliła, wszystko, że uzgodniła. Bercik będzie robił na szczelnicy. No. Fajne! I, no wiem, czyli będę tak, umął gwery ładował, a potem inkasował nagrody, tak? Nie, nie całkiem tak, ale wiecie co? Zejdziemy na dół. Jową zademonstruje ten model szczelnicy, bo znajomy mi go pożyczy. No to idziemy, Andrzej, daj się po pomarańczu, idziemy. Ej, Karlikowo, to czym się tu szczelo? Barikami. A rozumiem, czyli co, ja muszę przy tej tarczy i kasować forca i wydawać te baliki. A ile za jeden rzut? 5 złotych. No to sporo. I myśli pani, że będą klienci, co będą chcieli rzucić piłeczką za piątaka? Co mnie to obchodzi? Jojno chce, co by Bercik znowu jako robota. No dobra, ale jak nie będą chcieli ciepać za 5, to ja ta robota straca. Na pewno będą chcieli, bo jak kiery trafi, to zarobi dycha. A, rozumia! Ty, to jest proste. Jak ciepie i nie trafi, płaci 5, a jak trefi, to zarobi oddycha. No genau! No nie. Ja bym się wahał, nie ma to tam. Panie Zbyszku, pan by się wahał, bo pan nie wie, co będzie szło w tej dziurze trafić. W co? Gowa Bercika! Co? No twoja gowa Berciku! Znaczy, słuchajcie, Karlikowo, co wy się wyobrażacie, że tam wsadza łeb i będę czekał, że jakiś cudzy facet przyjdzie i będzie ciepał mnie takim ciężkim balem? Bercik, to jest dobry interes! Za każdy rzut złotówka. Nie. Ja się nie zgadzam. Nie. Ja ci dobrze radzę. Ty się jeszcze zastanów. Nie przesadzasz? No ty słyszysz, co ona mi proponuje, ty złotek za rzut. No ale Bercik, no dobrze, to wiesz, to zależy, ile będzie klientów. To może być nawet niezły interes. To by był niezły interes, ale pod warunkiem, że ja by tu był szefem, a nie pracownikiem. To co chcesz robić? No co, tarcza mumy, miejsce mumy. Otwieramy wesołe miasteczko. I co, myślisz, że będą klienci, co to przyjdą i będą chcieli w ciebie rzucać? Będą chcieli. No nie wymie. Warszawiołka! 5 złotych, jeden rzut do Warszawiołka! Wielkiego, dorodnego! Wielkiego, dorodnego, samca Warszawiołka! Ciebie pan! No pójdźcie w ciemność, hopy! Pokażcie, żeście są patriotami w końcu, nie? No nie! Ludzie, czemu wy nie chcecie ciepać? Taki fajny Warszawiak, łatwy do trafienia, no. No i co? No nikt nie chce w ciebie ciepać, to ta wyraźnie wołu, Warszawiak i nic. A, widzisz, ja zawsze wierzyłem w śląskich ludzi. Jak to? Jak to? Bo oni nie są szowiniści, tak jak ty. To co my zrobimy? Karlikowo mu zaraz tarcza ściągnie, no. Bercik, robimy zamianę. Teraz ty idziesz do otworu, a ja tutaj będę chodził i namawiał. Chopie, zapomnij. Jak ja ich nie namówił, żeby ciepali w ciebie, to ty ich chcesz namówić, żeby ciepali we mnie, tak? Ale pamiętaj, ja mam większe doświadczenie w public relations, no rozumiesz? W czym? W propagandzie, no. Idź. Chodź do tego otworu, a ja tu będę namawiał. Przepraszam, szanowny panie, z największą radością chciałbym panu oświadczyć, że wygrał pan wycieczkę na Karaiby. Naprawdę? Tak, wystarczy tylko powiedzieć liczbę od 1 do 10. 8. 8, proszę pana, to jest pana najszczęśliwsza liczba. Oprócz, że może pan wygrać wycieczkę na Karaiby, może pan też sprawdzić się najnowocześniejszej zrzutni należącej wcześniej do wojsk NATO. Zaraz, jakie szanse? To jeszcze nie wygrałem? Nie, jeszcze nie, ale za to może pan rzucić piłeczką w Bercika Dworniaka. Bercika Dworniaka, tak. Tego co siedzi na u Alojza. Tego samego, proszę pana. Za ile? Za jedyne 5 złotych. Wiktor, słyszałeś, może za 5 złotych ciepnąć tego świra Dworniaka. Poważnie? Gdzie to? Tam w bramie, panowie, to jedyna okazja. Zapraszam. Bercik, normalnie sukces. To jest niesamowite. Co jest niesamowite? Wyła z tej tarczy. Chodź. Zapisywałem dopiero od 17. To jest niesamowite. Bercik. Pół Katowic chce przyjść do ciebie rzucać. Doprawdy? No, a już na pewno wszyscy klienci od Alojza. Ty, ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki popularny. Wiesz, w końcu coś się do tego miasta zrobiło, nie? No patrz, zapisałem ponad 70 osób. Jeżeli przyjdzie te 70 osób i każdy zapłaci po 5 zł, to będzie... To będzie kupa szmalu. Bercik, to będzie bardzo dużo szmalu, nie ma to tamto.
No tak, i no, czy mi gęba wytrzymie? Zbyszek, stój! Jesteś pewny? Oj, Becik, nie ruszaj się! Ale jesteś pewny, że mnie nie trafisz? Skąd ja mam wiedzieć? Przecież to jest dopiero pierwsza próba, no. Bo wiesz co? Trochę gęby szkoda, nie? No, ale za te pieniądze... A, wiesz co, przestań, Byszek! No co jest, no? No to co jest? Jak chcesz, to sobie swoja morda tu wstać, a odboję się od was. Ale Becik, już się tyle razy tłumaczyłem, no. Do mnie nikt nie chce rzucać. No, rozumiesz, ja jestem niesprzedawalny, a do ciebie ustawia się... Kolejka, jesteś gwiazdą sezonu, chłopie. Naprawdę? No. Znaczy jak? No, właśnie. No ale wiesz co oni mi zrobią z gębą? Oj, Bercik. No to jak, chodzić czy nie, no? No. Właśnie, nie bój się z... Bercini, od czego masz zwynia? Ja już zadbam o to, żeby cię w ciebie nikt nie trafił, rozumiesz? Znaczy jak? Bercik, zrozum. Każdy rzut trafiony, to my musimy zapłacić 10 zł. No. Rozumiesz? A przecież nam zależy, żebyśmy nie płacili, nie? Chodzi o to, żeby było jak najlepiej. Już ja zadbam, kochany przyjacielu, no. No, bo no. Wiesz, ja ci ufam. No pewnie, że mi ufasz, no. Zbyszek, a co ty robisz? A co ja robię, co ja robię? A co ty robisz, Becik, no? Becik, bo ty masz taki odruch, że cofasz głowę, rozumiesz? A musisz tutaj tkwić twardo. No, pokaż, o tak. Widzę. Uważaj, Becini. Ale tak mógł stoć? Oho, idzie chyba pierwszy klient. Proszę bardzo, zapraszam panów. No i rzucamy. Pierwszy rzut. 5 zł. Proszę. Dziękuję. No ale to bardzo daleko. Oj, proszę pana, no bo to jest sport dla twardych mężczyzn. I dlatego tak jest daleko. No, śmiało, śmiało. Oj, no niestety, szanowny pan nie trafił. Proszę na koniec kolejki następne. 5 zł. I rzucamy. Bardzo dobrze. Niestety, nie trafione. Proszę uprzejmie. Już był pan blisko. No, mówią, że kobiety mają szczęście. Może pani się uda. No nie udało się. Następnym razem 5 zł. Pan mi dał 2 zł. Nie, proszę pana. 5 zł, 5. Dobrze, to za dwóch panów. Proszę uprzejmie. No niestety nie wyszło. Teraz pan. No nie wyszło. Ale blisko! Proszę, i za kolegę. I za kolegę. Bardzo proszę. Bardzo ładnie. No, może panu się uda. Panie Zbyszku! A ja też bym mogła raz ciepnąć, ja. A no pewnie, no pan łaskaw poczekać, bo to sąsiadka. Proszę bardzo, ale pani Karlikowa, pani się na nas nie gniewa, że my tak tutaj pracujemy na własny rachunek, no. No dobrze się gniewam, ale tak by chciała raz ciepnąć tego Bercika. Puści mnie pan, ja. Pewnie, no można. Proszę bardzo, 5 zł. A emeryci nie mają zniżki? Och, pani Karlikowa, jak dla pani 2,50. Proszę. I rzucamy. No proszę, no nie trafiła z tego Bercika. Ten to ma szczęście, no. Proszę, jeszcze jeden. Proszę uprzejmie. No może teraz pani szczęście do... Jej blisko było, blisko. Proszę bardzo. Dziękuję. No niestety nie udało się. Stop, przerwa dla zawodnika. A jak Bercik? Wiela już mamy. Bercik, to jest najwspanialszy biznes pod słońcem. Mamy już 5 stóp, zobacz. A, widzisz, a także się bał, żeby mnie trafił. To są fajtłapy, nie umiem uciekać. A co wy tu robicie, wy psychopaty pieruńskie, co? Ty nie przeszkadzaj, proszę, nie widzisz, że pracuję. To ty tak pracujesz, że się wystawiasz na pośmiewisko, ja? Andzia, ale jakie pośmiewisko? Co ty, my za każdy zrzut bierzemy 5 zł. Zobacz, ile żeśmy już zarobili. A? To ja idę od dworca i słyszę, jakim to trzeba być czubkiem, psychopatą, idiotą, żeby na własnym placu dać w siebie ciepać balami. Jakście zarobili? To są nasze pieniądze ze Zbyszkiem. Nic ci do nich. A tyś mi je zjęstuwa. Ty, durno baba, godzą się odwróć się od moich pieniędzy. To są, mój szmal to jest i warszawioka, nie? Wspólny, uczciwie zarobiony. Wiela dowoż za trafienie tego kundla, co? Za trafienie Bercika? 10 zł. Te. Ona myśli, że ona mnie trafi. A może jeden rzut za 5 zł. Niestety nie ma ulg dla żon. To w takim razie poproszę karnet na 10 rzutów pod warunkiem, że ciepia własną amunicją. A proszę bardzo. Wyszło. Ale dzisiaj zarobimy i on ci powiedział, że to jest genialny pomysł. Zapraszam na stanowisko. Nie, uważaj. Uważaj, już się boję! A co? Nie boisz się, ja? Tu najtęższe szczęście próbowali stary Katowik mnie trafić i zero, nul, ani jeden nie trafił. A ja? Uważaj.
Andzia! 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 Podobał mi się, ty! U nawoza ostra amunicja, Zbyszek, daj ta suma. Daj ta suma, proszę cię. Ja ci oddaję. Oddaję ci suma, proszę cię, kochana. Już, już. Daj ta. Masz? Dziękujemy. Co za baba? Przepraszam, proszę państwa, na razie. Zamykaj ta szczelnica. Wiesz, Andzia, żeby tak własnego chopa poniżyć na oczach całej ludności. Należało ci się. Od Karlikowy, a zresztą w ogóle od wszystkich, wiesz? A co ja ci zrobił takiego? Bez tego bym w życiu nie odzyskała moich pieniędzy. Andzia, słuchaj, przepraszam, a powiedz mi, a gdzieś ty się tak nauczyła dobrze rzucać? Ach, Zbyszek, bo wiesz, w kolonii ta, na gdzie mieszkała, to niedaleko była baza NATO. Aha. Co? A co? Nie godałam ci tego? No, dziwne, ale nie godałaś. I tam w pubie poznałam takiego super przystojnego Muzina z USA i ograła z nim w baseball. Muzina, mówisz? I grałaś w nim w baseball? No. Nawet mi godą, że mam talent, ale to stare czasy. Ja talent to ty możesz jak pierdol. Ale niestety dawno nie ćwiczyłam i wyszła z prawdy. Szkoda. Ach. Muzina! No, w sumie szkoda, rzeczywiście, wiesz, Bercik, to był niezły sposób na zarabianie pieniędzy. Daj spokój, co ci tekel pizło ty. Bercik, zaraz. Poczekaj, a gdyby zamiast tych piłek urządzić strzelanie do sylwetki biegnącego dzika, co? Oczywiście ze śrutu. Patrz, za pięć dych, jeden strzał. Kto trafi, płacimy stówę. Zbyszek? Mam do ciebie jedno pytanie. Słuchaj, kto miałby być tym biegnącym dzikiem? Jak to kto ma? No ty. Witaj. Co? No już cię nie ma! Becik, nie rozumiesz? Zrozum, za pięć dych jeden strzał. Jaka to kupa pieniędzy. Już cię tu nie ma, jak ja ci zaraz biegną tego dzika. A ze śruta, żeś dostał już kiedyś? Ale Becik, zrozum, skoro ludzie tak chętnie do ciebie rzucali, no to może... No i jeden strzał, pięć dych. Rauf! Becik, dobrze, no to wpadnę za tydzień, pa. Coś będzie niczy... Pięć dych.